Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Już jesień, także założyłem moją jesienną, kraciastą marynarkę. Hasło, przysłowie na dziś. Feng xiang zhuang bian shi, you re zhu qia, you re zao feng che. Czyli proszę Państwa, kiedy wieje wiatr zmian, jedni ludzie budują mury, a inni ludzie budują wiatraki. No i dlaczego akurat od tego przysłowia chciałbym zacząć ten komentarz? Nieprzypadkowo, proszę Państwa, ale zanim o tym powiem, bo to wyniknie jakby z treści tego komentarza, to chciałem powiedzieć, że się bardzo cieszę, proszę Państwa. Bardzo się cieszę z dwóch powodów co najmniej. No po pierwsze dlatego, że startuje już czwarta edycja biznesu chińskiego, tego programu, który rozpoczął się w 2017 roku na Akademii Leona Koźmińskiego. No i no jestem niejako trochę takim frontmanem czy konferencjerem tego Dream Teamu wykładowców i z tego się bardzo cieszę. Cieszę się, że nadal mogę nim być, no i cieszę się, że zaczyna się ta przygoda, która nieprzerwanie trwa od 2017 roku. Będzie kontinuum, będzie ciąg dalszy. Wszyscy mówili od samego początku, że to się nie uda, że to jest niemożliwe, że wojny handlowe, że Polska jest biednym krajem i nikt za taki program nie zapłaci, że to trzeba wszystko sfinansować z pieniędzy podatników albo jakichś innych publicznych pieniędzy. No ale jednak to się uda, już będzie blisko 100 absolwentów i wykładowców po tym roku, bo i nawet okazało się, że nie daliśmy się koronawirusowi i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Proszę Państwa, dlaczego zacząłem od tego przysłowia? Dlatego, że ten program to jest właśnie taki wiatrak na nowe czasy. Niektórzy mogą budować jakieś tamy, jakieś mury. My budujemy wiatraki, nabieramy wiatr w żagle. No tak trzeba powiedzieć teraz, kiedy już wiemy, że odbędzie się czwarta edycja. Ja, proszę Państwa, tego programu nawet specjalnie nie reklamowałem, jeżeli spojrzycie na moje profile w mediach społecznościowych czy na ten kanał, no to czasem coś wspomniałem, ale generalnie okazało się, że zdobyło to już taką renomę, taką rozpoznawalność, że nie mieliśmy właściwie żadnych problemów, żeby tą grupę bardzo ciekawych osób, wybitnych indywidualności również, zawsze tak jest co roku, to są bardzo ciekawe osoby, zebrać także i w tym roku, i to oczywiście bez złotówki, z jakichś publicznych pieniędzy, no to akurat nie trzeba wydawać milionów. To się dzieje same, to jest spontaniczna reakcja jakby ludzi. I to wielkie podziękowania i dla wykładowców, i dla uczelni, dla wszystkich absolwentów, również uczestników obecnego roku i przyszłych. Proszę Państwa, no to jest historyczna czwarta edycja. Edycja pandemiczna, edycja w czasach koronawirusa. Pierwszy raz zajęcia będą prowadzone hybrydowo, a więc w formule stacjonarnej i w formule online również. Kto nie będzie mógł przybyć, albo jeżeli nie będzie można przybyć, bo takie będą regulacje, obostrzenia, no to zajęcia będą kontynuowane online. Daliśmy radę przy trzeciej edycji, myślę, że damy radę przy czwartej bez problemu, ale idziemy w zupełnie nieznany czas. To będzie zupełnie nowa formuła, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Proszę Państwa, gdy zaczynaliśmy w 2017 roku, to świat wyglądał zupełnie inaczej. Planowaliśmy wtedy, że będzie to takie kompendium wiedzy biznesowej, taki przewodnik po biznesie chińskim, no ale ten wiatr historii, który ja szczerze mówiąc dostrzegałem już kiedy pojechałem do Chin w 99 roku, to już widziałem co się dzieje, czy co się szykuje, ale ten wiatr historii, czy ten wiatr zmian, ten Feng xiang zhuang bian shi, zaczął tak mocno wiać, że zasadniczo, no, żeby tutaj reagować, żeby to nie był jakiś wyidealizowany, oderwany od rzeczywistości program, to musieliśmy wprowadzać ciągłe zmiany i właściwie to się stało takimi kronikami, można powiedzieć, nowej epoki. Stał się ten program w założeniu czymś innym niż po prostu proste kompendium skutecznego działania w relacjach z partnerem chińskim, czy też w konkurowaniu z partnerem chińskim. No, okazało się to być pewną kroniką epoki. No i to też chciałem Państwu powiedzieć, jakby nawiązując niejako do tego przysłowia. No, obserwowaliśmy przez te 3 lata już wielkie zmiany. Zmiany geopolityczne, zmiany technologiczne, zmiany społeczne i to wszystko musiało znaleźć odzwierciedlenie w tym naszym programie, żeby on był adekwatny i nie służył wykładowcom, ale przede wszystkim służył uczestnikom. Czyli jakby no, nie był tym, co wykładowcy chcą powiedzieć, tylko tym, co chcą usłyszeć uczestnicy. Tak było, jest
i zawsze będzie. Proszę Państwa, dwie korzyści, myślę, główne, jakie z tego wynikają, no to platforma wymiany myśli na temat tego, co się dzieje, jakichś refleksji, spostrzeżeń, informacji, to po pierwsze. No po drugie tego, że każdy, kto by się zdecydował jeszcze dołączyć, no to masz do czynienia z programem, który ewoluował, bo cały czas poprawiany, cały czas wprowadzaliśmy korekty, ulepszaliśmy wiele rzeczy. Produkt nigdy nie jest skończony, zawsze będzie poprawiany, ale jest najlepszy, jaki był. Tutaj oczywiście kłaniam się i pozdrawiam uczestników poprzednich edycji. Wtedy też był to najlepszy produkt, jaki był możliwy na tamte czasy, ale mam wrażenie, że jest coraz lepszy i teraz jest jeszcze lepszy. Państwa, no kolejne zalety to jest to, że dołączamy do networku już blisko 100 osób tak naprawdę. No i każdy boryka się z tym wyzwaniem, jakim w XXI wieku jest Azja, Chiny. Każdy na tym swoim odcinku coś robi i to są bardzo różne branże, więc no, wymiana tutaj opinii, doświadczeń jest bardzo ważna. Rodzą się z tego również liczne przedsięwzięcia, liczne biznesy. Tak po prostu też już jest, czy było przez ostatnie 3 lata, a i tak wydaje mi się, że to jest dopiero początek, bo takich możliwości będzie coraz więcej. Kolejna zaleta, proszę Państwa, no to jest taka, że nie znajdziecie Państwo tych informacji w mediach, ani w ogóle w żadnym takim oficjalnym obiegu. Tu nie można mieć zresztą do mediów pretensje, bowiem one dzisiaj odgrywają już troszeczkę inną rolę. W mediach możecie Państwo znaleźć potwierdzenie jakby swojej tożsamości, swoich poglądów politycznych. Temu dzisiaj media służą przede wszystkim. My jakoś tak za bardzo polityką się nie zajmujemy. Oczywiście zajmujemy się, bo jest ona istotna w tym sensie, że wyznacza ten kontekst, w którym podejmowane są nasze działania. W jednych branżach to jest, ma dużo większe znaczenie, w innych niewielkie, ale w każdym jakieś tam znaczenie jednak ma i w tym sensie te tematy podejmujemy. No ale zasadniczo chodzi tutaj głównie o informacje, o wiedzę niedostępną, której Państwo nie znajdziecie tak naprawdę nigdzie indziej, bo to jest wiedza praktyczna, którą ludzie zdobywają w konfrontacji z rzeczywistością. Konfucjusz mówił o 3 drogach zdobywania mądrości: poprzez refleksję i dialog, czyli tą najbardziej szlachetną, najłatwiejszą, jaką było zdobywanie wiedzy poprzez imitację, naśladowanie innych, no i najbardziej bolesną poprzez własne doświadczenie. I to jest droga może wielu z wykładowców programu chińskiego, ale nie jest to droga uczestników. Oni wybrali tą opcję pierwszą i drugą, czyli poprzez dialog, dyskusję, refleksję, no ale także poprzez naśladowanie tych, którzy tą drogą już kroczyli czy kroczą, bo koronawirus tutaj wyznacza zupełnie nowe wyzwania i o tym też na bieżąco dyskutujemy. I to nie jest wiedza, którą Państwo gdzieś tam znajdziecie w przestrzeni publicznej. To, co się pojawia w przestrzeni publicznej, służy czemuś innemu jednak niż informowanie, co oczywiście też ma swoją logikę i też w pewnym sensie jest potrzebne, zaspokaja też pewne istotne potrzeby, ale my koncentrujemy się na innych, właśnie na tej wiedzy, informacji i na praktyce, proszę Państwa, bo to jest duża różnorodność, to są różne perspektywy, ale one są zweryfikowane praktycznie. To nie jest coś, co nam się wydaje. Zapraszamy tych, którzy coś osiągnęli w tych relacjach z Chinami w rzeczywistości, w realu, tak? Czy to jest branża IT, czy to jest branża logistyczna, czy to są finanse, czy polityka międzynarodowa. No, to dla nas się liczy, to weryfikuje jakby takiego mistrza, tutaj nawiązuje do konfucjańskiego określenia, bo jest to zasada, którą się kierujemy, że te zajęcia są prowadzone przez takich mistrzów i stają się nimi także uczestnicy poprzednich edycji, bo część z nich też później jakby zaczyna prowadzić swoje zajęcia, ale o tym rozstrzyga nie koronawirus, nie jakieś decyzje ludzkich gremiów, ale po prostu rozstrzyga rzeczywistość i tym się kierujemy. Żebyśmy się tym nie kierowali, to pewnie nie byłyby możliwe 4 edycje czy popularność tego programu. Proszę Państwa, to jest zasada no 100 plus, tak? 100 milionów zarobionych w Chinach, 100 tysięcy sprzedanych książek w tematyce, o którą się wykłada, no 100 miliardów zarządzanego kapitału, 100 lat pewnie spędzonych razem w Chinach, pewnie no może 100 tysięcy to nie, ale co najmniej 100 fabryk to akurat nie jest może duża liczba, ale na pewno, proszę Państwa, jest to 100 plus w
każdej dziedzinie. Ja część z Państwa wiem, że biegacie, słuchacie tego na biegając, a niektórzy wypełniając Excel, lubicie te liczby, no to 100 plus, prawda? A to jest ta tutaj liczba klucz, no poza tym przysłowiem o tych wietrze zmian, tym wietrze historii, budowaniu tych wiatraków zamiast murów, no to też polecam zapamiętać tego hasła 100 plus. I proszę Państwa, no to powoduje, że jest się przygotowany do tej pracy z Chińczykami, czy konkurencji z Chińczykami, czy z Azjatami szerzej, pod każdą szerokością geograficzną, i to wszyscy mogą zaświadczyć, że już ten program ukończyli, bo spotykam ich w wielu różnych miejscach, instytucjach i też się z tego bardzo cieszę. To są generalnie, proszę Państwa, cztery grupy ludzi, tacy, którzy są doświadczeni i poszukują, jakby chcą skonfrontować swoją wiedzę z no, około 20 wykładowcami, którzy rzeczywiście na tym polu działają. Druga grupa to są ludzie, którzy już coś zaczęli robić, natknęli się na pewnego rodzaju trudności, mają pewne wątpliwości, chcą je rozwiać i to robimy dosyć skutecznie. Trzecia grupa ludzi to jest taka, która myśli o tym, żeby czymś się zająć, coś zacząć i to też się udaje jakby pomagać. Czwarta grupa, no to z kolei są ludzie, którzy szukają jakiejś inspiracji, o to również dbamy, bo mamy 6 modułów, to jest gospodarka i finanse, to jest praktyka biznesowa, to są te zajęcia prowadzone po prostu przez ludzi, którzy ten biznes rzeczywiście robią. Mamy chińską kulturę biznesową, czyli w jaki sposób się komunikujemy, jak przekazujemy informacje i tak dalej. Mamy współpracę instytucjonalną, szczególnie istotną może w firmach, spółkach z kapitałem państwowym, czy w instytucjach samorządowych, czy państwowych. My mamy zajęcia dodatkowe, no każdy jednak inteligentny człowiek powinien coś wiedzieć o sztuce, o filozofii, to też jest istotne w tej komunikacji, czy w tych relacjach. No i mamy też zagadnienia geopolityczne, to też absolutne gwiazdy, jak profesor Góralczyk, czy dr Jacek Bartosiak jako wykładowcy. Tam zresztą możecie Państwo sobie, zamieszczę taki link pod komentarzem, poczytać więcej o tym programie. Państwa, no takie pytania się często pojawiają, czy trzeba mówić po chińsku, nie trzeba. Z reguły 2-3 osoby po chińsku mówią, ale znałem takich, którzy nawet niezbyt dobrze mówili po polsku, a byli skuteczni w swoich działaniach, więc po chińsku nie trzeba mówić. Zresztą mamy elementy jakby nauki języka chińskiego. Można się będzie nauczyć liczebników i podstawowych zwrotów grzecznościowych sprowadzone przez profesjonalną lektorkę i native speakera. Czy trzeba robić biznes? No niekoniecznie, są to menadżerowie często, którzy pracują jako menadżerowie, są członkowie zarządu, są prezesi, są też osoby, które robią różne inne przedsięwzięcia. W tym roku na przykład lekarze pojawili się, także też pozdrawiam. Nie jest to jakby konieczne, ale uczymy tego, dajemy takie kompetencje, to są pewnego rodzaju możliwości. Kto powinien, czy wszyscy mogą brać udział, bo to są takie częste pytania, które się pojawiają. Natomiast geograficznie tak, zawsze mieliśmy osobę na przykład ze Szczecina, co jest ciekawe, zawsze tam przynajmniej na każdej z tych edycji ktoś był. Poza tym Łódź, Wielkopolska, Wrocław, Białystok, Trójmiasto oczywiście Śląsk. No i generalnie cała Polska, a nawet były osoby z Tajlandii czy z Chin, które też w tych 10 weekendów czasami zjawiali się na tych zajęciach, więc geograficznie jesteśmy nieograniczeni, zwłaszcza teraz, kiedy jest możliwość udziału online. No i nie jest to jednak program dla wszystkich. No, wydaje mi się, że przede wszystkim, proszę Państwa, no, dostarczamy wiedzy czy informacji, ale nie wszystkim jest potrzebna. Nie każdy zrobi z tej wiedzy użytek, może nawet lepiej, żeby niektórzy nie wiedzieli pewnych rzeczy. Szukamy ludzi, którzy potrafią myśleć niezależnie, którzy potrafią myśleć krytycznie, ale też nonkonformistycznie i którzy wiedzą, czego chcą. I jeżeli takimi osobami Państwo jesteście, to zachęcam, bo jeszcze można dołączyć. Zaczynamy 17 października. No właśnie, myślę, że to tyle, co chciałbym powiedzieć. Proszę Państwa, kiedy wieje wiatr zmian, nie tylko w biznesie, w polityce międzynarodowej, ale na zewnątrz również hula jesienny wiatr. No liczę, że zobaczymy się, przynajmniej z częścią z Państwa, 17 października na Akademii Leona Koźmińskiego, a też gorąco do tego
zachęcam. I tutaj, proszę Państwa, jest już 15 minuta i czas na zakończenie tego krótkiego, mam nadzieję, komentarza i mam nadzieję, że domnęliście Państwo do końca. Wszystkiego dobrego, kłaniam się i powodzenia w czasach, w których hula wiatr. Mam nadzieję, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.